Cześć. Mamy dzisiaj 27 grudnia, dzień po świętach i wybieramy się po nawóz. Postanowiłem, że coś muszę kupić choćby na pierwszą dawkę, bo teraz z tymi cenami naprawdę nie wiadomo co będzie. Czy będzie jeszcze drożej, czy będzie taniej, nie wiem. Także kupiłem na pierwszą dawkę tonę saletry i pół tony saletrosanu na rzepak i tonę na pszenicę, tak jak teraz wspominałem. Nic, odpalamy 30, stoi tutaj schowana, bo 60, tak jak było w poprzednim filmie, widzieliście, szykuje się do remontu, chłodnica już zawieziona. Chłodnica zawieziona, także musimy przepalić 30, już nie była, nie wiem, chyba 1,5 miesiąca nieodpalana. 30 jest na płynie. Także raczej nie zapali tak samo od siebie, bo świece nie działają, świece nie grzeją. Także idę po nagrzewnicę, znaczy nie nagrzewnicę, tylko opalarkę i dam jej do filtra ciepłego powietrza i powinna moment zapalić. No dzisiaj było minus 11 u nas w nocy, także nawet jej nie będę męczył, żeby tak kręcić, tylko opalareczką podgrzejemy i będzie chodzić. Chwilę mam rozkręcony, tak wystarcza. Tu już mam opalareczkę na przedłużaczu, także ustawimy kamerkę i spróbujemy go zapalić. Muszę iść po zacze, bo mam odpięte. 30 mało co w transporcie robi, tylko w większości opryskiwacz i na jesień przy Annie. No i muszę iść po zacze, podpiąć śrubę i przepiąć zacze. Spotkanie kuzyna. No, to już masz minutkę na składowisku nawozu. Gdybyś nie zahaczył mojej bryki. A to są drogie rzeczy, bo to już jest, wiesz, zabytek. Nie, to już nie tanieje. Mój nie mam takiego auta, mój jedyny skania, że się to nie jest. Pozdrów żoneczkę. Szczęścia, zdrowia dla wszystkich.
Nie, to jak mówią tak, najwięcej szczęścia, wiesz? No. Nie pieniędzy, tylko szczęście, bo ci na Titaniku pieniądze mieli. A szczęścia nie mieli. Zgadza się. Na filmiku chcesz być dodany? No. Chcesz być dodany na filmiku? Tak. No i już. Czekamy na załadunek i wracamy do domu, bo zimno. Ogumienie letnie. Ładowareczka już jedzie z nawozem, całe 1,5 tony. Wozik załadowany, wracamy do domu, bo zimno. I wracamy do domu, mamy 11 km. Ogrzewanie tu mam w cepeczku. Także coś tam daje, ciepła po nogach. Także można wracać. Kabina nie jest za szczelna, ale lepsze to jak bez. Dobra, widzimy się na miejscu. Miejsce naszykowane na nawóz. Tu mi się dwie palety zmieszczą, a jedną paletę damy tu przed sadzarkę, bo i tak pierwszy będzie rozsiewany nawóz pod rzepak, a później ziemniaki sadzone, także na spokojnie, tak mi się wydaje przynajmniej. No zobaczymy, jak nie, to wyciągnę ją na maszcie, do tyłu dam nawóz i sadzarkę przed, będziemy widzieć. Dobra, nic, zapinam maszt, tam mam przyczepę, muszę podłożyć, znaczy już mam podłożone koło i trzeba zdjąć, póki zamarznięte, bo jutro już niby jakieś odwilże zapowiadają, także trzeba pogodę wykorzystać. Dzisiaj mi się udało właśnie z zamrozu przywieźć nawóz, rozładować i czekamy do wiosny. Na pierwszą dawkę mam, no a na drugą zobaczymy bliżej wiosny, czy RSM, jak te ceny będą nawozu, czy coś może będzie taniej, choć wątpię w to, no nie wiem, zobaczymy. Pierwszą dawkę już mam zapewnioną azotu na pszenicę i na rzepach, a później się zobaczy. Dobra, odpinam się, zapinam maszt i wracam do was zaraz. Mamy zapięty, podpinany, podjeżdżamy pod przyczepę i zdejmujemy. Thank you.
trochę mam problem podjeżdżać, bo jednak jest wyślizgane tutaj, ale jakoś dajemy radę. Ten worek pójdzie tutaj, a ten drugi tam obok, jakąś paletę muszę rzucić, czy będzie dobre. Nie umiem bliżej podjechać i tak zahaczyłem o membranę, lekko obdarłem, przez to muszę koliwać worki. Także zaraz wam pokażę, jeżeli mi się uda to nagrać. Jakoś trzeba sobie radzić, no. No i sposobem trzeba sobie radzić. Za pierwszym razem się nie udało, ale za drugim wyszło. Nawóz stoi pod dachem, teraz tylko zabezpieczyć go jakąś folią, jak będzie deszcz z jakimś wiatrem padał, żeby nie pozaciekało. No i tyle. Szczepa odstawiona na bok, capek idzie w swoje miejsce tam, gdzie stał. I tyle. To nic. Dzięki za uwagę. Trzymajcie się. Do następnego odcinka. Na razie, cześć.